Witam w Szkole Sobotniej Hope Channel poświęconej dogłębnemu interakcyjnemu studium Słowa Bożego. Przed nami ostatnie ekscytujące studium serii Przygotowanie na czas końca. Temat zajęć – powrót Jezusa, naszego Pana. Lepszego tematu nie ma. Napełnia nas radością, bo już dziś możemy być gotowi na powitanie Jezusa z pokojem w sercu. Zapraszam na zajęcia. Cóż za wspaniałe rozważania. Czasami roniliśmy łzy, podobnie jak Jezus, który zapłakał nad Jerozolimą, mówiąc: Jeruzalem, ileż to razy chciałem was zgromadzić, ale nie chcieliście. Obyśmy nie tylko siebie pozwalali Bogu gromadzić dzień po dniu, oby Bóg posługiwał się nami w głoszeniu Ewangelii innym ludziom, których On chce zgromadzić. Cieszymy się, że współtworzycie z nami rodzinę Szkoły Sobotniej Hope Channel. Z przyjemnością czytamy wasze wiadomości. Przypominam nasz adres mailowy. Możecie z nami nawiązać kontakt również przez nasz profil na Facebooku. Pragniemy, abyście mieli udział w Bożym dziele, przygotowując się na czas końca. Oto wiadomość od Todda z amerykańskiego stanu Maine, położonego na północno-wschodnim krańcu naszego kraju. Todd pisze: jestem lekarzem, regularnie oglądam Szkołę Sobotnią Hope Channel. Nie ustawajcie w dobrym dziele. Będę was wspierał finansowo. Niech Bóg wam błogosławi. Niech Bóg błogosławi ci w twojej posłudze. Cieszymy się, że należysz do naszej rodziny. I dziękujemy za wsparcie. Oto wiadomość od Francisa z Nowej Zelandii. Niektórzy z nas tam byli, to piękny kraj. Francis pisze: wielbię Boga za to, że z Jego łaski dzielicie się Jego słowem, swoją wiarą i doświadczeniami. Szkoła Sobotnia Hope Channel pomaga mi cenić Boga, Jego słowo i Jego miłość. O to się modlimy. Tu nie chodzi tylko o informacje, ale o relacje z kochającym Bogiem. Dziękuję Duchowi Bożemu za Jego prowadzenie. Niech Bóg zawsze wam błogosławi i nadal namaszcza was do służby. Dziękujemy za wiadomość. Mówiliśmy o Bożej pieczęci, która umieszczana jest przez Ducha Bożego na naszych czołach, o Bożym imieniu wypisanym na nich. Piękna myśl. A oto wiadomość od pochodzącej z Gwinei Bissau, Niny, która obecnie mieszka w Brazylii. Gwinea-Bissau to niewielkie państwo leżące w zachodniej Afryce. Jestem starszą zboru w Brazylii. Dziękuję wam za wszystko. Uwielbiam Szkołę Sobotnią Hope Channel. Piszą do nas lekarze, starsi zborów, duchowni innych wyznań chrześcijańskich, a także dziesięciolatkowie. To budujące. Z tych programów korzysta wiele osób. Każda grupa wiekowa. Wszystkie narody, plemiona, języki i ludy. Słucham was codziennie. Odtwarzam pliki audio na komórce. To mój ulubiony program. Róbcie dalej to, co robicie. Jesteście błogosławieństwem dla wielu ludzi. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Nina to rzadko spotykane imię. Cieszymy się, że jako starsza zboru w Brazylii należysz do naszej szkolnej rodziny. Dziękujemy za wiadomość. Napisał też do nas darczyńca z Florydy, który co miesiąc wysyła nam $12. Co o tym myślicie? Rocznie to $144. Niedawno mówiliśmy o 144 tysiącach. Dwunastka to liczba doskonała. Co miesiąc wysyłam taką kwotę. Hope Channel, a szczególnie zajęcia w waszej szkole, to dla mnie błogosławieństwo. Oglądam was codziennie o 6 rano. Chodzi o programy Daily Hope. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi. Czekam na jego rychły powrót. Dziękujemy za wiadomość z Florydy. Dzisiejsze studium poświęcone jest właśnie temu tematowi. Ostatnia dziś wiadomość, tym razem od Simona z Kenii. Dziś nie ma z nami nikogo z tego kraju. Simon jest Kenijczykiem mieszkającym w Iraku. Tworzymy międzynarodową grupę. W imieniu Jezusa przesyłam wam pozdrowienia z Iraku, gdzie pracuję. Pochodzę z Kenii. Dziękuję Bogu za Hope Channel i za materiały do pobierania. Ten internetowy portal jest dla mnie błogosławieństwem. Dzięki niemu utrzymuję z wami kontakt i uczestniczę w nabożeństwach.
W bazie nie mogę uczestniczyć w szkole sobotniej, dlatego zawsze wyglądam kolejnych, dogłębnych, interakcyjnych rozważań w waszej szkole. Niech Bóg obficie wam błogosławi i niech rozwija zasięg waszej posługi. Shalom. Shalom znaczy pokój. Dziękujemy za wiadomość z Iraku. Bóg posyła swoje światło do różnych miejsc, aby każdy mógł usłyszeć o powrocie Jezusa, naszego Pana. Pragniemy być gotowi, chcemy pomagać w przygotowaniu innym ludziom, by pewnego dnia wspólnie zaśpiewać pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. Jej słowa zapisane są w 15 rozdziale Objawienia Jana. Wielkie i zadziwiające są Twoje dzieła, Panie Boże Wszechmogący. To będzie wspaniały dzień. Mamy kolejną okazję, aby przećwiczyć tę pieśń. Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, O King of the saints. Who shall not fear you, O Lord, and glorify your name? Who shall not fear you, O Lord, for you alone are holy. Great and marvelous are your works, Lord God Almighty. Just and true are your ways, shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. All nations shall come and worship before you, for your judgments have been manifested. Módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jakże wspaniale będzie stanąć przed Twoim tronem. Wysławiamy Ciebie, Boże. Nie wiem, jaka będzie melodia tej pieśni, ale poznaliśmy już jej natchnione słowa. Modlę się, aby każda osoba uczestnicząca dziś w zajęciach szkoły sobotniej znalazła się w gronie odkupionych. Dziękuję Ci, Jezusie, że umożliwiłeś to każdemu i każdej z nas. That you made that possible for each one of us. And as we study studium o Twoim powrocie w chwale, nie było tylko suchą informacją, ale radosnym rozważaniem o tym, co wkrótce nastąpi. Niech dzięki Twojej łasce osoby korzystające z tego programu postanowią w swoich sercach, że chcą znaleźć się w Twoim wiecznym królestwie, że chcą być gotowi na Twój powrót w chwale.
Błogosław nas dziś swoim Duchem. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dzień Pański nadejdzie. Mówi o tym Pismo Święte. Drugi list Piotra, rozdział 3, wiersze 9 i 10. Duch Święty podpowiedział mi, żebym dodał werset 9. Niektórzy pytają, dlaczego Jezus jeszcze nie powrócił? Odpowiedź znajdujemy w wersecie 9, ale 10 też jest bardzo ważny. Czytam z Biblii Zaręby. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej, wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Będzie to czas wielkiej radości, ale także czas sądu. Moglibyśmy cytować wiele tekstów ze Starego i z Nowego Testamentu, ale skupmy się na słowach samego Jezusa. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 30 i 31. Oto słowa Jezusa. Zbawiciel mówi o swoim powrocie. Czytam z Biblii Warszawskiej. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi, i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Czy nadejście Dnia Pańskiego to dobra czy zła nowina? Dobra. I dobra, i zła. Elisa mówi, że dobra. Nicole, że dobra i zła. A Stephanie, że to zależy. Powiedzcie mi, o co tu chodzi, bo czytamy, że będzie to powrót w chwale, a ludzie będą biadać. Wyglądamy powrotu Jezusa z radością, jeśli wiemy, że jest to nasz Bóg i Pan, któremu służymy, ale jeśli Mu nie służymy, to może być to straszna chwila. To na pewno będzie straszna chwila. Ludzie będą biadać, dlatego ten temat jest tak istotny. Nasz Pan pragnie przywitać z radością wszystkich ludzi. Czytaliśmy, iż nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali, aby powiedzieli: Jezusie, bądź moim Zbawcą, bądź moim Panem. Pragnę być nowym stworzeniem w Tobie. Bądź moim wkrótce powracającym królem. To jest Boże pragnienie dla każdego człowieka. Nawet w Starym Testamencie znajdujemy obraz powrotu Jezusa. Być może nieco mglisty, ale jednak. Sam Jezus często nawiązywał do tego wydarzenia. Ale nawet w Księdze Daniela znajdujemy prorocze objawienie powtórnego przyjścia Jezusa. Travis, Księga Daniela, rozdział 2, wiersz 34 i 35 oraz 44 i 45. Te wielkie proroctwa zawsze zachęcają do dłuższego studium, ale teraz zobaczmy tylko to, że Bóg Najwyższy panuje nad ziemskimi królestwami. Księga Daniela, rozdział 2, werset 34 i 35. Czytam z Biblii Warszawskiej. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Z tego samego rozdziału werset 44 i 45. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone. A królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki.
Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto. Wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Prawdziwy i pewny. Pojawi się wielki kamień. Czy ten obraz rozbicia przez kamień przypomina wam coś, co powiedział Jezus? Ewangelia Łukasza, rozdział 20, wersety 17 i 18. Nie chodzi tu o posąg rozbity przez kamień, ale mowa jest o kamieniu. Niko? Czytam z uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Lecz on spojrzał na nich i zapytał: cóż więc znaczy to, co jest napisane? Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. Każdy, kto upadnie na ten kamień, roztrzaska się, a na kogo on upadnie, zmiażdży go. Żadna z tych opcji nie brzmi zbyt zachęcająco. Roztrzaskany albo zmiażdżony. Jednak jest wielka różnica między upadkiem na kamień, a byciem zmiażdżonym przez kamień. Co oznacza upadek na kamień? Nancy? Oznacza zwrócenie się do Jezusa, poleganie na Nim, przywdzianie szaty Jego sprawiedliwości. To już jest inna metafora. Pozostańmy przy upadku na kamień. Ale masz rację, że chodzi o zwrócenie się do Jezusa. Kyle? Oznacza to świadomość tego, że jesteśmy rozbici, że sami nie możemy się zbawić. Nie ma w nas nic, co może nas zbawić. Gdy upadamy na kamień Jezusa, nasze samolubne serca zostają rozbite i Jezus nas odradza. Czy jesteśmy już rozbici przed przyjściem do Jezusa? Oczywiście, że tak. Ale przyznajemy się do tego, gdy przed Nim upadamy i mówimy: Jezusie, potrzebuję Zbawiciela. Przyznajemy się do tego, co Bóg już wie. Dlaczego mówimy Mu coś, o czym On już wie? Co wyrażamy w akcie upadku na kamień? Poddanie się Jezusowi. Udzielamy Mu pozwolenia. A Jezus zapisuje nasze imiona w swojej księdze, czyli w księdze życia baranka. Druga możliwość jest taka, że kamień upada na nas i zostajemy zmiażdżeni. Widać to nawet w księdze Daniela. Jezus chce, abyśmy upadli na kamień, a nie aby On na nas upadł. Ewangelia Jana to moja ulubiona księga biblijna. A w 14 rozdziale tej księgi jest jeden z moich ulubionych cytatów w całej Biblii. Pragnę zwrócić się z apelem do każdego słuchacza szkoły sobotniej Hope Channel. Nie czytajcie tylko krótkich urywków. Przeczytajcie całą Biblię i skupcie się na Ewangelii Jana. Wiecie, dlaczego powstała ta Ewangelia? Nie musicie zgadywać. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego. Jest to cytat z rozdziału 20. Stefan, Ewangelia Jana, rozdział 14, od wiersza 1 do 3. Uczniowie są przygnębieni, bo Jezus odchodzi. Ma umrzeć, a później zostanie zabrany do nieba. Co mówi mistrz? Czytam z Biblii Warszawskiej. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział: idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, i wy byli. Czy wiecie, że niektórzy bibliści twierdzą, że Jezus nie mógł mieć tego na myśli, bo to jest niemożliwe? Jezus mówił poważnie: to jest możliwe. To On mówi: pierwej niż Abraham był, jam jest, bo jest nie tylko Jezusem, ale także Synem Bożym, który stworzył świat.
To on mówi, przyjdę znowu i wezmę was do siebie. Jest pewien tekst, który mówiąc o tym używa wyrażenia błogosławiona nadzieja. Wiecie, gdzie to jest zapisane? W krótkiej nowotestamentowej księdze. W liście do Tytusa. Kto napisał ten list? Apostoł Paweł. Tak, napisał do jednego ze swoich, dziś powiedzielibyśmy, stażystów. Apostoł Paweł był mentorem Tymoteusza i Tytusa. List do Tytusa, rozdział 2, wiersz 13. Nancy, zechciałabyś odczytać ten werset? Tak, to był jeden z ulubionych tekstów mojego dziadka. Może być i po angielsku, i po hiszpańsku. Czytam z Biblii Warszawskiej. Oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa. Czy pamiętasz też wersję hiszpańską? La bendita y bienaventurada esperanza. All right. And that was your grandpa's to był ulubiony cytat twojego dziadka, który był naśladowcą Jezusa. Oczekując błogosławionej nadziei. Gdy byłem dzieckiem, myślałem, że błogosławiona nadzieja to powtórne przyjście. Teraz już tak nie uważam. Myślę, że błogosławioną nadzieją jest osoba. Powiecie, chodzi o powrót tej osoby, ale kogo tak naprawdę oczekujemy? Jezusa. Teraz będziemy rozmawiać o tym, jak będzie wyglądał Jego powrót. To nie będzie jak oglądanie zaćmienia słońca. No, fajnie było. Zawołamy, to jest Jezus. To On jest błogosławioną nadzieją. Zgadzacie się? Nancy? Cytowany fragment z Ewangelii Jana kończy się słowami, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Właśnie na tym zależy Jezusowi. W 21 rozdziale objawienia Jana czytamy, oto przybytek Boga między ludźmi. Nowe Jeruzalem wstępuje na odnowioną ziemię. Jezus pragnie być z nami. On chce, żebyśmy byli z Nim. Jeszcze jeden cytat, a później porozmawiamy o tym, jak będzie wyglądało przyjście Jezusa. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, od wiersza 6 do 8. Słowa te pisze ten sam apostoł, który pisał do Tytusa o oczekiwaniu błogosławionej nadziei. Drugi list do Tymoteusza, rozdział 4, werset od 6 do 8. Jonathan? Czytam z Biblii Warszawskiej. Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy. A nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Fragment ten zawiera istotne prawdy. Teraz będziemy mówić o tym, jak Jezus powróci i o zmartwychwstaniu. Wieńce sprawiedliwości nie będą rozdawane w różnym czasie. Wszystko nastąpi jednego dnia. Ci, którzy przywitają Jezusa z radością, czyli odkupieni żyjący na ziemi, otrzymają wieniec. A ci, którzy zasnęli w Panu, zmartwychwstaną przy Jego powrocie i też otrzymają wieniec. To wszystko stanie się tego dnia. Wieniec sprawiedliwości jest nie tylko dla Pawła, ale dla każdego, kto umiłował przyjście Pana, kto Go oczekuje. To będzie wspaniały dzień. Nie będziemy wtedy porównywali swoich wieńców. Będziemy się cieszyć, że tam jesteśmy. Skupmy się teraz na naturze powrotu Jezusa. Jak to będzie wyglądało? Przeanalizujmy świadectwo samego Jezusa z Ewangelii Mateusza i z Apokalipsy oraz świadectwo aniołów. Oprzyjmy się na słowach wiarygodnych świadków. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 27. Gary? Czytam z Biblii Warszawskiej. Matthew 24, verse 27.
Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Czytaliśmy już wcześniej, że Jezus powróci na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. A tutaj? Błyskawica pojawiająca się od wschodu i jaśniejąca aż na zachód. Być może mieszkacie tam, gdzie nie ma błyskawic. Czy ktoś z was dorastał w miejscu, gdzie często były wyładowania atmosferyczne? Elisa, gdzie to było? W Kansas. O tak. A czy ktoś z was wychowywał się na Florydzie? Podobno tam notuje się najwięcej wyładowań w Stanach Zjednoczonych. Ty mieszkałaś w Kansas. Czy jakaś burza z piorunami szczególnie zapadła ci w pamięć? Takie burze zdarzają się tam praktycznie przez całe lato. Teren jest tak płaski, że rzeczywiście widać, jak błyskawice przemieszczają się wzdłuż horyzontu. To bardzo prosta ilustracja. Jedno jest pewne, przyjście Jezusa będzie można zobaczyć. Nie dokona się ono w ukryciu, będzie głośnym wydarzeniem. Błyskawica jest nie tylko bardzo jasna, towarzyszy jej głośny dźwięk. Tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. A teraz Ewangelia Mateusza, rozdział 26, wiersz 64. Co jeszcze powiedział Jezus? Czytam z Biblii Poznańskiej. Mówi mu Jezus, tak, to ja. A powiadam wam, odtąd zobaczycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy i przychodzącego na obłokach nieba. To bardzo ciekawe słowa, bo nie wydaje się nam, że ci, do których zostały one skierowane, znajdą się w gronie odkupionych. Ale w objawieniu Jana, rozdział 1, wiersz 7, znajdujemy kolejny bardzo ciekawy tekst. Rozszerzony tytuł tej księgi to Objawienie Jezusa Chrystusa. Ono mówi o Jezusie i zostało dane przez Jezusa. Nicole, Objawienie Jana, rozdział 1, wiersz 7, mówi on o powrocie Jezusa. Czytam z Biblii Warszawskiej. Oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Kto go ujrzy? Wszyscy. Czytaliśmy już o tym w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Niektórzy będą biadać, a inni będą się cieszyć. Tu czytamy, że ujrzą go także ci, którzy go przebili. Czy to jest jakieś uogólnienie? Czy chodzi o tych, którzy go odrzucili? Czy te słowa wiążą się z tym, co powiedział Jezus? Zobaczycie Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba? Myślę, że osoby bezpośrednio odpowiedzialne za śmierć Chrystusa zmartwychwstaną, aby go zobaczyć. Nicole powiedziała kiedyś, nie mamy stuprocentowej pewności, ale tak to wygląda. Wydaje się, że będzie specjalne zmartwychwstanie tych, którzy drwili z Jezusa, mówiąc, jeśli jesteś Synem Bożym, stąd z krzyża. Ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego z wielką mocą i chwałą. Wtedy będzie już za późno, żeby podjąć decyzję. To dziś jest czas decyzji. Będzie to dramatyczne wydarzenie. Biblia zawiera więcej proroctw dotyczących powtórnego przyjścia Jezusa niż przepowiedni na jakikolwiek inny temat. Ze słów samego Jezusa wynika, że będzie to wydarzenie widzialne i dramatyczne. Posłuchajmy teraz aniołów. Dzieje apostolskie, rozdział 1, wiersz 11. W wersecie 8 czytamy, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Na co słuchacze naszej szkoły mówią amen. To jest nasza misja. Oczywiście nie jesteśmy sami. Wy też macie w niej udział. Wersety 9 i 10. Jezus wstępuje do nieba, a w wersecie 11 aniołowie mówią o Jego powrocie.
Czytam z Biblii Warszawskiej. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Aniołowie dzielą się kilkoma bardzo ważnymi informacjami. Travis, mógłbyś wymienić jedną z nich? Wróci tak, jak odszedł. Został uniesiony w górę na obłoku. I tak samo wróci. Oczywiście będzie się przemieszczał w przeciwnym kierunku. Mateusz pisał, że Jezus wróci na obłokach. Co jeszcze? W moim przekładzie czytam: ten sam Jezus. Nie będzie to jakiś duch, ale ten sam Jezus, którego widzieli na ziemi. Mógł napisać Jezus, ale podkreślił: ten sam Jezus. W kościele wczesnochrześcijańskim pojawiła się pewna fałszywa nauka. Głoszono, że powtórne przyjście Jezusa nie będzie dosłowne, że chodzi o Jego przyjście do twojego serca. Czy zależy nam na tym, aby Jezus wszedł do naszych serc? Jak to czyni? Przez Ducha Świętego. Przyjmujemy Go i, jak mówi piosenka, nad zamkiem mojego serca powiewa Jego flaga. Przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela. Jest z nami i jest w nas przez swojego Ducha. Ale to nie jest powtórne przyjście Jezusa, które ma być jak błyskawica. To nie jest ten sam Jezus, który ma powrócić w taki sam sposób. Pismo Święte wyraźnie uczy, że ten sam Jezus powróci w sposób widzialny i słyszalny, że będzie to dramatyczne wydarzenie. Jezus powróci w chwale. Kyle? Ujrzy Go wszelkie oko. To jest bardzo ważne. Uczyliśmy się kiedyś o fałszywych Mesjaszach, którzy pojawiają się w różnych miejscach. Ktoś ich widział, ale to znaczy, że nie są prawdziwi, bo Biblia mówi, iż każdy będzie wiedział, że Jezus przychodzi. Jeśli mówią, że jest w kryjówce, to tam nie chodźcie. A jeśli czyni cuda, to tym bardziej się go wystrzegajcie, bo demony też czynią cuda. Ranela? Jeżeli ktoś ci musi powiedzieć, że Jezus na pewno przyszedł, to na pewno nie przyszedł. Ujrzy Go wszelkie oko. To jest dobra nowina. Będzie miało wtedy miejsce jeszcze jedno dramatyczne wydarzenie. Gdy niebo zniknie jak zwój, zobaczymy Jezusa powracającego w pełnej chwale. Nie będzie to nic sekretnego, a szatan nie będzie mógł podrobić tego wydarzenia. Dla niektórych ludzi będzie to zła wiadomość. Przytoczymy teraz dwa fragmenty, które mają zmotywować nas do gotowości na to wydarzenie. Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy od wiersza 3 do 10. Nicole, drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy, werset od 3 do 10. Apostoł Paweł pewnie nie chciał tego pisać, ale trzeba było przekazać to ostrzeżenie. Czytam z Biblii Warszawskiej. Powinniśmy zawsze dziękować Bogu za was, bracia. Jest to rzecz słuszna. Wiara wasza bowiem bardzo wzrasta, a wzajemna miłość wasza pomnaża się w was wszystkich. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Gdyż sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam uciskanym dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli,
Bo świadectwu naszemu uwierzyliście. Cóż za bogactwo treści. Ludzie mówią o wiecznych mękach zgubionych, ale tu czytamy o wiecznym zatraceniu. Inne przekłady mówią o wiecznej zgubie, czy też zagładzie, oddalenie od oblicza Pana. Wiemy, że zapłatą za grzech jest śmierć. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął. Nie zginął. Chodzi o śmierć. Tak wiele treści zawiera ten fragment. Niestety mówi też, że wielu nie będzie gotowych. Jeszcze bardziej obrazowo przedstawione jest to w Apokalipsie, rozdział 6 od wiersza 14 do 17. Słysząc te słowa jako dziecko, zastanawiałem się, dlaczego ktoś miałby uciekać przed Jezusem. Heidi, objawienie Jana, rozdział 6, od wiersza 14 do 17, a później odpowiedź na pytanie, dlaczego ktoś miałby uciekać przed Jezusem. Czytam z Biblii Warszawskiej. I niebo znikło jak niknie zwój, który się zwija, a wszystkie góry i wyspy ruszone zostały z miejsc swoich. I wszyscy królowie ziemi, i możnowładcy, i wodzowie, i bogacze, i mocarze, i wszyscy niewolnicy i wolni ukryli się w jaskiniach i w skałach górskich. I mówili do gór i skał, padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem tego, który siedzi na tronie, i przed gniewem baranka, albowiem nastał ów wielki dzień ich gniewu, i któż się może ostać? Dlaczego ludzie uciekają przed Jezusem? Travis? Biblia mówi, że Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Kapłan wchodzący do świątyni musiał być wolny od grzechu. Musiał być okryty sprawiedliwością, aby znaleźć się w obecności Boga. Nie da się ostać w Bożej obecności, będąc skalanym przez grzech. Gdy Jezus oczyszcza nas od wszelkiej nieprawości i okrywa nas swoją sprawiedliwością, wtedy możemy stać w Bożej obecności bez negatywnych skutków. Po raz drugi Jezus przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi. Modląc się do Ojca w 17 rozdziale Ewangelii Jana, Jezus mówi, uwielbij mnie Ojcze, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. Chodzi o Jego wywyższenie i powrót w chwale. Travis mówi, że dla zbuntowanego, nieskruszonego serca chwała Boża jest ogniem trawiącym. Ludzie uciekają przed Jezusem między innymi dlatego, że Go nie znają. Gdyby wiedzieli, jak bardzo nas kocha, nie uciekaliby przed Nim, ale niektórzy wolą chodzić swoimi drogami. Niestety, wtedy będzie już za późno na poznanie Jezusa, bo padną słowa, stało się. Nie będzie już czasu. Jesus speaking about His return. W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, wiersz 44, Jezus powiedział o swoim powrocie coś jeszcze. Odczytajmy ten werset po uwadze Kyla. Jezus powiedział, owce moje głosu mojego słuchają i idą za mną. Czytamy o tym w 10 rozdziale Ewangelii Jana, werset 27. Poprzednio mówiliśmy, że naśladowcy Chrystusa podążają za Nim, dokądkolwiek On idzie. Zgubieni uciekają przed Nim, bo nie znają Jego głosu. Nie poświęcali czasu na słuchanie Jezusa. Żeby kogoś poznać, trzeba spędzać z Nim czas. Dziś możemy przebywać w towarzystwie Jezusa i poznawać Jego głos. Gdy powróci, będziemy gotowi, by pójść za Nim. Mówiliśmy o upadku na skałę. Padam przed Jezusem na kolana i mówię, jestem rozbity.
Potrzebuję Zbawiciela. Skoro to mój Zbawca wraca, to nie muszę przed Nim uciekać. Nicole? Te programy są wielkim błogosławieństwem, bo dzielimy się Jezusem z tymi, którzy powinni Go poznać, aby przy Jego powrocie nie uciekali przed Nim. Cieszę się, że mam w tym udział. Bierzemy wolne w pracy, rezygnujemy z części aktywności rekreacyjnej, reorganizujemy swoje życie, aby otrzymywać wiadomości, w których ktoś pisze, że oddał swoje serce Jezusowi. O to w tym wszystkim chodzi. Teraz jest na to czas. Później może być za późno. Ewangelia Mateusza, ale wcześniej uwaga Stefanie. Nasze reakcje przed przyjściem Jezusa przygotowują nas na końcową reakcję. Oto nasz Pan, na którego czekaliśmy. Właśnie, chcemy jeszcze pełniej, bez lęku, cieszyć się Bożą obecnością. Ray, Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 44. Co jeszcze Jezus powiedział o swoim powrocie? Czytam z New Living Translation. Wy też powinniście być zawsze gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie w najmniej spodziewanym momencie. W oryginale nie ma tu wyrazu tłumaczonego jako zawsze, ale oddany jest sens oryginału, bo czytamy, że mamy być gotowi, a nie przygotowywać się, gdyż nie wiemy, kiedy On powróci. A nawet gdybyśmy wiedzieli, po południu mogę wracać do domu i nie dojechać. Coś może mi się stać za tydzień. Powinniśmy być zawsze gotowi, bo nie wiemy, kiedy nadejdzie nasz ostatni dzień. Nie wiemy, kiedy Jezus powróci. Znamy znaki Jego przyjścia i mamy różne wykresy, które mogą być dość dokładne, ale nie muszą. Zapytacie, co robisz w następny weekend? Będę wyglądał powrotu mojego Boga, ale mam być gotów już dziś, bo może się okazać, że nie dojadę tam, gdzie mieszkam, albo zasnę i się nie obudzę. Jest to doskonałe wprowadzenie do kolejnej części studium. Gdy Jezus powróci w chwale, sprawiedliwi, którzy będą wtedy przy życiu i zostaną przemienieni w okamgnieniu, nie wyprzedzą innych. Stanie się coś jeszcze. Stephanie? Być gotowym to błogosławieństwo, bo bycie gotowym to żywa więź z Bogiem, który jest dla mnie wszystkim i który chce dla mnie jak najlepiej. Stanu gotowości nie postrzegam jako podporządkowania się jakimś ograniczeniom. Gotowość to błogosławieństwo, to przywilej. Jeśli jesteśmy gotowi dziś, to i wtedy będziemy gotowi. Bóg chce, abyśmy właśnie tak żyli. Nie podaje daty swojego powrotu, bo moglibyśmy odłożyć przygotowania na później i nie dostać się do nieba. Mamy być gotowi. Coś jeszcze wydarzy się w tym cudownym dniu. Jak błyskawica ze wschodu na zachód. Ten sam Jezus powróci. W taki sam sposób, jak odszedł. Ale wydarzy się coś jeszcze. Jezus mówi o tym w Ewangelii Jana, rozdział 5 od wiersza 25 do 29. Zbawiciel opisuje tu dramatyczne wydarzenie, które będzie miało miejsce pod koniec znanej nam historii świata. Ewangelia Jana, rozdział 5 od wiersza 25 do 29. Czytam z Biblii Poznańskiej. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, a nawet już nadeszła, w której umarli usłyszą głos Syna Bożego. Ci zaś, którzy usłyszeli, żyć będą, bo jak Ojciec ma życie w sobie, tak też dał Synowi, aby miał życie w sobie. Dał Mu też władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos. Wtedy ci, którzy dobrze czynili, wyjdą z grobów, aby zmartwychwstać i żyć, a ci, którzy źle postępowali, aby zmartwychwstać i iść na potępienie.
Jezus powiedział, że zbliża się ta godzina, a nawet już nadeszła. Czy On wzbudził kogoś z martwych w czasie swojej misji? Tak, Łazarza. Wskrzesił trzy osoby. Syna wdowy z Nain, córkę Jaira i Łazarza. Która z tych osób była martwa najdłużej? Może zacznijmy od tej, która była martwa najkrócej. Córka Jaira dopiero co skonała. Kto był następny? Syn wdowy z Nain. Wynoszono go z miasta. Minęło pewnie kilka godzin od jego śmierci. Najdłużej martwy był Łazarz. Jego ciało było w grobie 4 dni. Zaczęło się już rozkładać. Jezus wskrzesił ich wszystkich. A propos, żadna z tych osób nie opowiadała, jak piękne były miejsca, które odwiedziły po śmierci. Nic dziwnego, bo sam Jezus w 11 rozdziale Ewangelii Jana powiedział, że śmierć jest snem. Jednak nadchodzi dzień, w którym zostaną wskrzeszone nie tylko pojedyncze osoby. W wersecie 28 czytaliśmy, iż zbliża się godzina, w której wszyscy spoczywający w grobach usłyszą Jego głos. Będą dwa zmartwychwstania. Szkoda, że nie możemy zgłębić tego tematu na podstawie Apokalipsy. Dowiadujemy się z niej, iż te dwa zmartwychwstania rozdziela okres 1000 lat. Powiecie, to mówił sam Jezus, a to jest Apokalipsa. Nie, to jest objawienie Jezusa Chrystusa, więc tym słowom też ufamy. Są dwa zmartwychwstania. Jedni zmartwychwstaną, aby żyć, a drudzy, aby iść na potępienie. Chyba nie muszę was pytać, w którym zmartwychwstaniu chcecie mieć udział. Jeśli zaśniemy snem śmierci przed powrotem Jezusa, to chcemy zmartwychwstać do życia. Kiedy nastąpi to zmartwychwstanie? Travis, pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od wiersza 13. Wierzę w to, co napisał apostoł Paweł, że całe Pismo jest natchnione przez Boga. Ale tutaj, podobnie jak w opisie Wieczerzy Pańskiej, apostoł podkreśla, iż te słowa otrzymał od Pana. Innymi słowy, otrzymałem specjalne objawienie. To, o czym wam mówię, zostało mi przekazane przez Pana. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, od wiersza 13 do 18. Czytam z Biblii Warszawskiej. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan, na dany rozkaz, na głos Archanioła i Trąby Bożej, stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Mówimy wam na podstawie słowa Pana, że Pan zstąpi z nieba. I co stanie się najpierw? Zmartwychwstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem pozostający przy życiu będą porwani w powietrze. Oczywiście chodzi o naśladowców Jezusa, bo czytaliśmy już, co zrobią ci, których nie łączy z Nim żadna więź. Ale ci, którzy mają więź z Jezusem, zostaną porwani w powietrze wraz ze wskrzeszonymi na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Objawienie Jana mówi na ten temat jeszcze więcej. Powinniśmy całą serię poświęcić tylko tej księdze. Oto wspaniała nowina. Ci, którzy zasną, nie zostaną na ziemi. Nie wyprzedzimy ich. Tego dnia każdy zbawiony otrzyma koronę życia. Wszyscy zostaniemy zabrani do nieba. Ale nasuwa się pytanie,
Biblia mówi, że ci, którzy zasnęli w Chrystusie, zostaną wzbudzeni z martwych jako nieskażeni. To znaczy, że ich ciała nie będą już poddane śmierci. Ale co z nami, jeśli żywo doczekamy powrotu Jezusa? Ja mam kiepski wzrok. Szepcząc, przekonacie się, że i z moim słuchem nie jest najlepiej. Mamy jeszcze inne problemy. Czy pójdziemy do nieba upośledzeni razem z ludźmi wskrzeszonymi, którzy będą mieli uwielbione ciała? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Wczyta? Gary, wersety od 42 do 44. I'll be reading 1 Corinthians 15, 42 to 44. Czytam z Biblii Warszawskiej. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażony, bywa wzbudzony nieskażony. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. I od wersetu 53 do 55. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest to śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest to śmierci żądło Twoje? Zostaniemy przemienieni w jednej chwili, w okamgnieniu. Co oznacza wyraz skażone? Zniszczalne, podlegające rozkładowi. To, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, czyli podlegające śmierci, musi przyoblec się w nieśmiertelność. A propos, czy z natury jesteśmy nieśmiertelni? Nie. Nieśmiertelność jest darem, który otrzymamy przy powrocie Jezusa. Umarli zostaną wskrzeszeni jako nieśmiertelni, a my zostaniemy przemienieni, przyobleczeni w nieśmiertelność. Wspaniale, Jezus powraca, ale czy moi bliscy będą w stanie mnie rozpoznać? Przez lata mocno się zmieniłem. Czy będziemy w stanie nawzajem się rozpoznać, gdy zostaniemy porwani w powietrze na spotkanie Pana? Ewangelia Jana, rozdział 20, od wiersza 11 do 16. To tylko jeden przykład. Czy w naszych uwielbionych ciałach będziemy w stanie się nawzajem rozpoznać? Może teraz kuleję, a wtedy już nie będę utykać. Kyle, Ewangelia Jana, rozdział 20, od wiersza 11 do 16. Czytam z Biblii Warszawskiej. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. A ci rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Rzecze im: wzięli Pana mego, a nie wiem, gdzie go położyli. A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł jej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to jest ogrodnik, rzekła mu: Panie, jeśli Ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Rzekł jej Jezus: Mario. Ona, obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabuni, co znaczy nauczycielu. Zastanawiam się, dlaczego nie rozpoznała Jezusa od razu. Była odwrócona, nie dowierzała. Myślę, że niewyraźnie widziała z powodu łez. Będziemy musieli ją o to zapytać. Maria płakała, bo myślała, że Jezus wciąż nie żyje. I wtedy Jezus zwraca się do niej po imieniu.
Czy ktoś z was kiedyś wołał, gdy staliście w tłumie? Weźmy na przykład takie popularne imiona jak Stephanie lub Gary. Wiecie, że ktoś woła właśnie was, jeśli znacie głos tej osoby. Wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Nie zostaniemy wskrzeszeni z ludźmi zupełnie nam obcymi, choć oczywiście poznamy też nowych ludzi. Kończąc tę wspaniałą serię rozważań, zachęcam was, abyście napisali, kogo będziecie szukać tego dnia. Ranelo, kogo ty będziesz szukać? W pierwszym liście do Tesaloniczan zapisałam sobie datę 26 lipca 2017 roku. Odeszła wtedy moja przyjaciółka Vera Onkoba. Miała 37 lat. Wspaniała kobieta poświęcona Bogu. Wtedy ją zobaczę. Zapisałaś sobie jej imię w Biblii. Elisa? W zeszłym roku straciliśmy w naszym zborze 3-letniego chłopca. Czekam, żeby go znów zobaczyć z jego mamą. Będziesz szukała mamy z synkiem? Ray? Miałem siostrę, która urodziła się z porażeniem mózgowym. Dożyła 13 lat. Nie była w stanie z nami rozmawiać, ale dużo się uśmiechała. Miała na imię San Juana. Nie mogę się doczekać, kiedy ją zobaczę. Jak będzie chodzić, rozmawiać, jak mnie rozpozna. Nie mogę się tego doczekać. Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu. Nie będą to tylko łzy smutku. Będą to też łzy radości. W końcu będziemy w domu. Debbie Herbert, jedna z moich uczennic, zginęła w wypadku, wracając do szkoły. Będziesz jej wtedy szukać. Wy na pewno też. Być może będzie to ktoś z rodziny, znajomy, sąsiadka. Ktoś, komu opowiedzieliście o Jezusie i okazało się, że tej osobie pozostało tylko kilka dni życia. Będziemy szukać innych ludzi, ale przede wszystkim będziemy chcieli zobaczyć się z Jezusem, aby Mu podziękować, nawet jeśli kolejka będzie długa. Dziękuję Ci, Jezusie, że nas uratowałeś. Najlepszym przygotowaniem na czas końca jest poznawanie Jezusa, pielęgnowanie żywej więzi opartej na miłości. Gdy ukaże się na obłokach, będziemy wołać: Jezus powraca. Zbierzemy się z naszymi ukochanymi i z odkupionymi ze wszystkich wieków. Czy mogę się za Ciebie pomodlić, abyśmy znaleźli się tam razem? Módlmy się. Ojcze w niebie, nasze serca są poruszone Twoją łaską, Twoim miłosierdziem i Twoją miłością. Dziękujemy Ci, że nas zbawiłeś i że obdarzyłeś nas przywilejem dzielenia się dobrą nowiną. Oby jeszcze wielu dołączyło do grona odkupionych ze wszystkich wieków i przywitało Cię, gdy będziesz wracał w chwale. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Dziękuję Wam za wspólną serię rozważań. Dała nam wiele radości, ale też trochę smutku. Czasami nie wiedzieliśmy, co powiedzieć. Jezus jest naszą błogosławioną nadzieją. Przygotowanie na czas końca to trwanie w Chrystusie, kochanie Go z całego serca i służenie Mu. Opowiadajcie o Jego miłości otaczającym was ludziom. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski.